Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG, część trzecia, 89 na minusie. Tyle w tej chwili notuje indeks spółek największych, 2192 punkty. Europejskie banki nieco zyskują na wartości, kanclerz Merkel zadowolona. Euro do dolara 1,3326 dokładnie. Jeszcze powiem, że mamy tutaj za euro 4,5167, dolar po 3,38 zł, prawie 39, frank 3,65 zł, no prawie 66. A jaka kara? Już mówię, bo to jest kwestia przeklikania nieco tak, na stronie tak. I to jest 0,39 na plusie. Na plusie. No na plusie. Czyli najgorsza wersja. Czyli na plusie. A DAX, tak, 14. FTSE 0,36 na plusie. To jest test sprzed kilku minut. Czyli co, jak rynki zyskują, to będzie... To opcja francuska wygrała. Spokój w polityce. Wygrała opcja francuska, jeśli chodzi o politykę. To mówi... Zacieśnienie współpracy poprzez międzyrządowe umowy. A tak. Mhm. Studio jeszcze pani Anna Maskiewicz i pan Piotr Kuczyński. Słuchajcie, o co chodzi tym Brytyjczykom? Właściwie dlaczego oni się tak, nie powiem, wyeliminowali? Ale właściwie dlaczego stanęli? Piękne przemówienie Camerona, który mówił, nie mam na tyle, jeszcze pamiętam, jak on to powiedział, mocy czy odwagi, żeby pójść do własnego parlamentu i pokazać ten traktat i poprosić jego akceptację. Czemu oni? Czemu są takim hamulcowym tutaj? Znaczy mi się przypomina Konrad Sadurski. Początek lat 90., kiedy wszystkie państwa, które były zainteresowane przystąpieniem do Unii Monetarnej, musiały utrzymywać swoje waluty w tak zwanym wężu walutowym, czyli nie dopuszczać do nadmiernych wahań kursu. I wtedy Soros, multimiliarder, który zasłynął jako spekulant walutowy, upierał się i przekonywał, że Brytyjczycy mają, nie zmieszczą się w tym wężu. Że nie mają szans, żeby utrzymać się w tym wężu walutowym. I w zasadzie założył się z bankami różnymi na rynku i wygrał około miliarda dolarów w tym czasie, wypychając kurs funta właśnie z tego dopuszczalnego marginesu wahań. I myślę sobie, że od tego czasu właśnie Brytyjczycy uznali, że to jest tak upokarzające i tak trudne do spełnienia warunków, żeby być w tej Unii. Poza tym byli przywiązani również do funta. A pamiętajmy, że Citi, prawda? Oni mają olbrzymi dopływ pieniędzy z tego powodu, że londyńska giełda, londyńskie Citi... No i on o tym Citi ciągle mówi, no ale to jeżeli miałyby być problemy w strefie euro i w Unii Europejskiej jakieś dalej idące, to nie wiem, czy to Citi będzie tak najbardziej zadowolone. Ale to Citi obsługuje cały świat, nie obsługuje tylko Unii Europejskiej, no prawda? Jasne. Więc z tego powodu oni na pewno nie chcieli utracić tej niezależności. A poza tym wydaje się, że... Wielka Brytania to jest byłe mocarstwo, które ma nadal podobne aspiracje. Trudno się ich wyzbyć, kiedy przez lata kolonią były Indie, kiedy miało się wpływ na właściwie połowę świata i w tej chwili, co, mieli być jednym z krajów Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa, które nie miały nigdy swojej historii takich przeżyć. Wydaje mi się, że oni tutaj rozgrywali to politycznie i nadal to rozgrywają politycznie. Wielka Brytania mocarstwem, no mam duże wątpliwości, czy oni są jeszcze mocarstwem, myślę, że są krajikiem. Ale próbują nadal. Tak, no próbują się tak stawiać oczywiście. Według mnie w dalszym ciągu są przyzwyczajeni do tej swojej anglosaskiej splendid isolation. Ta ich izolacja prowadzi do tego, co widzimy w tej chwili. Być może to upokorzenie, o którym pan Konrad wspominał, rzeczywiście coś tam dawało, ale wbudowana ta zasada, że oni są nadzwyczajni, wspaniali, jedyni, chyba prowadzi do takiego separowania się od kontynentalnej Europy. Toż to jest to przecież historycznie. Zawsze to było, prawda? No zawsze to było. No, trudno, żeby to znikło nagle. Tak jak my mamy jakąś tam wbudowaną od pokoleń nieufność mimo wszystko do Niemców czy Rosjan, bo jakoś tam mamy, prawda? Mówię o państwach, nie o ludziach. Tak samo i oni mają to, że oni nie są z Europy, oni są za kanałem La Manche. No, ale źle się im też nie żyje, to też trzeba powiedzieć, że oni wchodząc do Unii pewnie by musieli utracić część tych przywilejów, tak, które dzisiaj mają. No i pytanie, czy zyskaliby na tyle dużo, gdyby oddali to, co mają w tej chwili. Z drugiej strony premier Tusk powiada, że nie został przyjęty najbardziej optymistyczny scenariusz i to może nie wystarczyć rynkom, a rynki jakby na razie pokazują, że może i wystarczy. No.
Właśnie mówię, że to jest niedobrze. No to mnie się to nie podoba. Tak czułem już rano, jak widziałem, że tak, dlatego że jak widziałem, że tam kontrakty na amerykańskie indeksy tracą tam nie wiem, 0,2%, że indeks w Japonii spadł procent z groszami, jeden chyba 3 czy coś koło tego. To już było widać, że nastawienie, że euro traciło nieznacznie. To widać było, że to jest nastawienie takie, że no może to nie jest sukces, ale również nie dramat i tyle. No i to jest, mówię, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, bo uspokoi polityków, oni zjedzą obiad, powiedzą fajnie było, spotkaliśmy się. Znowu kolejny, piąty sukces. Słuchajcie, jeśli można, to ta rozgrywka, to nie jest rozgrywka, jeśli można powiedzieć, bo to jest między państwami nawet Unii Europejskiej. To jest rozgrywka między tym światem, który do tej pory dominował tak naprawdę, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone kontra Azja, bo my jesteśmy w tej chwili właśnie w takiej rozgrywce. Azja, a ten świat, który do tej pory był wiodący. Pytanie, czy my to widzimy? Ale ja się z kolei zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. A może jest tak, że skoro te rynki dzisiaj odbierają to tak, jak odbierają, to może już będą tak to w ogóle odbierać? Nie. Dlaczego? Dlatego, że te 200 miliardów nie wystarczy. To jest pewne. Jeżeli się włączy ECB i powie, że jeszcze dorzuci do MMW następne kilkaset i jeżeli do tego dojdzie MFS, ja myślę, że na to rynki liczą. Ja o tym mówiłem, że powstanie układ trzypunktowy. Taka triada. EFSF, SECB, MFW, prawda? Jak te trzy instytucje na przykład wygospodarują bilion, półtora biliona euro, no to by na pewien czas wystarczyło i uspokoiłoby rynki. Czyli raczej według mnie wszystko jest teraz po stronie nie tyle polityków, no bo jak politycy nie chcą zmienić traktatu, to i pewno w tym punkcie o banku nie będą zmieniali, prawda? Ale w rękach Mario Draghiego jest wszystko w tej chwili. No, on musiałby się przełamać, ale żeby się przełamał jakoś, no to musi mieć nacisk. Ale musi mieć nie tylko on wolę. No tak, prawda? Bo to Bank Centralny Europejski to nie jest tylko prezes, tylko to jest rada. I wracamy znowu do pani Merkel. No a może właśnie pani Merkel już nie będzie się wtedy odzywać? Będzie się odzywać, kiedy będzie zadowolona, że wszystko jest fajnie. Powiedzą, no rynki spokojne. No dobrze, ale te rynki, ja mam wrażenie, że one są tak jakby z kosmosu. Tak jakby one były z Marsa. Tak? Rynki są z Marsa, my jesteśmy z Ziemi, rynki coś tam, politycy zupełnie inaczej, obywatele inaczej. A co to są rynki? No rynki to jesteśmy my, tak? To są nasze pieniądze. Co to są rynki? To jest bardzo dobre pytanie, znakomite pytanie, dlatego że rynki to są według mnie zbiór instytucji finansowych i obywateli również, uprawiających grę na różnych instrumentach i aktywach. O, ładną definicję zrobiłem. Piękno. A z jakiej grupy państw pochodzą jak te... Jak niezrozumiałą? Panie redaktorze, przepraszam, w którym miejscu była niezrozumiała? Ale konkretnie. Jak pan wypuścił tą setkę jeszcze raz, to pan zobaczył, że jest zrozumiała. Bo ja sobie to układałem od nowa. Bo to nie jest to, że ja to sobie kiedyś tam myśliłem. Teraz ukułem tą definicję. Nie, mnie chodzi o jaki procent pochodzi z Unii Europejskiej. Ja tego nie wiem. Nie mam pojęcia, ale to nie ma znaczenia. Kapitał w tym momencie rzeczywiście nie ma ojczyzny. Nie ma ojczyzny. I każda z tych instytucji, osób uczestniczy w tych obrotach na rynkach po to, żeby mieć zysk, a nie po to, żeby ratować Unię. Czyli chcę pan powiedzieć, że tu nie ma tych nacjonalizmów, o których się mówi, rynkowych. Według mnie zdecydowanie nie ma. Zdecydowanie nie ma. Te rynki, czyli jakieś na końcu jacyś ludzie, chciałem powiedzieć... Muszę być komputery. Ktoś jakąś decyzję musi... Muszę po skryptum zrobić, koniecznie muszę. To znaczy, przekłamałem, za szybko powiedziałem. Według mnie są egoizmy narodowe lub walutowe. Narodowe, myślę, na przykład chińskie. No właśnie. Walutowe, myślę, na przykład dolar, co nie znaczy rząd amerykański. Mhm. Dobrze. Tak bym to powiedział. Skoro jesteśmy przy rynkach, to słuchajcie, fragment wystąpienia premiera Tuska. To było takie spotkanie premiera w wolnej chwili z dziennikarzami. Mówił o tym, jaką mamy atmosferę na szczycie. Premier Donald Tusk, to jest wypowiedź sprzed kilkudziesięciu minut, powiedzmy.
Nie ma tutaj dzisiaj w Brukseli jakiejś atmosfery entuzjazmu, ale to, co my sobie postawiliśmy jako to główne zadanie, uzyskaliśmy. Na pewno zapis tego dokumentu, tej deklaracji politycznej, on nie jest wystarczająco mocnym sygnałem, tak to wszyscy czujemy. On był osłabiany, co powoduje, że ci, którzy się obawiają tej większej integracji w obrębie strefy euro, mogą się czuć spokojniejsi, ponieważ te zapisy są mniej zobowiązujące, mniej dyscyplinujące, ale przecież tak naprawdę bój idzie nie tylko o to, żeby się wszyscy dobrze czuli w Unii Europejskiej i w strefie euro, ale żeby cały świat uwierzył, że Europa staje na nogi i że strefa euro przede wszystkim staje na nogi. I nie jestem pewien, czy ten efekt zdołaliśmy uzyskać. Będą dalsze negocjacje? Poniżej jakieś szczegóły? Jeśli chodzi o moc zapisów, czyli to, co dotyczy dzisiejszej strefy euro, to wydaje się, że te zapisy powinny być ambitniejsze, żeby przekonać rynki finansowe. Jeśli chodzi o przyszłość strefy euro i poszerzenie strefy euro i pozycję Polski w tych negocjacjach, niczego więcej nie mogliśmy, tak sądzę, oczekiwać. I tutaj cieszę się, że ten polski punkt widzenia został uwzględniony i że nie wymagało takiego szczególnego przekonywania. Raczej widać było, że w momencie, kiedy Wielka Brytania się dystansuje od reszty, to raczej wszystkim zależało na tym, żeby jednak tak duży kraj jak Polska był jednoznacznie po stronie euro i zaangażowany także w ratowanie Europy. Nie widać tego optymizmu, nie słychać tego optymizmu Donalda Tuska. No nie. No ale no cóż. Premier wraca do rynków, o czym rozmawiamy tutaj od kilkudziesięciu minut. Może nie ma podglądu na to, co się na rynkach dzieje, a może rzeczywiście przewiduje, że po kilku dniach to, co dzisiaj zobaczyliśmy, się skończy i potrzebna będzie kolejna dogrywka. Tylko mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy my się umawiamy na ten kolejny szczyt w jakiś sposób wyjątkowy, no to sami sobie robimy kuku w tym jak w bajce o wilku. Zdecydowanie. No dobrze, słuchajcie, no ale co? No przecież normalnie wstaliśmy, jest studio, herbata, kawa. Wszystko się toczy dalej. Nie, bo w Polsce kryzysu nie ma. W Polsce jest tylko oczekiwanie na kryzys. No może być. Rozbudzane przez wszystkie nasze audycje. No tak, no. Narasta oczekiwanie na nadejście kryzysu. Z drugiej strony... Coraz większe jest, bo już ludzie wszędzie, no tak zwani na ulicy się mówi, prawda? No, ludzie, którzy się na tym nie znają, już pytają o to, co będzie, co zrobić z pieniędzmi, no, tego typu rzeczy ale są. No skąd trudno to nie jest? Pytać o to, strefa euro może się rozpaść. No, nagle no, mówi się no, o tym, że no, w Grecji ma być no, drachma, tak? No to no, każdy no, się tak, zastanawia, no, po co będę trzymał to euro, skoro za chwilę ono nic nie będzie warte. Słyszałem tak? jednego ze bardzo znanych dziennikarzy wieczorem, nie powiem jak gdzie i jakiego, który to tak, bardzo dobry widać. Tak, który tak przestraszył na pewno słuchających, że aż głowa boli. To było w jakieś radio? Proszę, nie, to były inne media. Inne media, tak. No i zupełnie bez sensu. No bo właśnie takimi może być jeszcze w telewizja internetowa na przykład. Takimi opowieściami różnymi tego typu po prostu ludzi straszymy i ludzie wtedy rzeczywiście czują, że będzie kryzys i ten kryzys mogą nie wywołać. Nie słyszałem jeszcze od pana wypowiedzi, żeby zechciał pan powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Co jest bardzo dobrze? Bardzo dobrze. To byłoby bardzo dobrze, gdyby spadały indeksy 7%. On powiedział, że jest bardzo dobrze, bo wtedy ludzie by byli spokojni. Nie, za chwilę by w nocy z soboty na niedzielę coś wymyślili ci. No ale można sobie wyobrazić, że gdyby na szczycie doszło do tego porozumienia, wtedy na były plus 10. To właśnie byłoby odwrotnie, no. Prawda? Więc... Słuchajcie, naszą rolą to, no, panie Piotrze, no my musimy mówić tak, jak jest, no i diagnozować, szukać odpowiedzi no, na to. No to tak, jak jest, to jest fajnie, indeksy rosną, o co chodzi. No jest dobrze, bo gdzie indziej to jest gorzej, a u nas jest lepiej, więc takie małe Schadenfreude. Chociaż z drugiej strony nie do końca słuchał pan naszej audycji codziennie, bo tutaj goście, ja tak właśnie to obserwowałem, poniedziałek, wtorek, te zmiany EKG były bardzo, co narastał optymizm, że z drugiej strony trzeba patrzeć na konkretne wskaźniki, zastanawiać się nad polską gospodarką i stabilnością i miejscem i tak dalej, i tak dalej. No ale to temat to bardzo nie po polsku, takie to szukanie dobrych stron. Trzeba będzie obserwować i zastanawiać się, co się może dalej wydarzyć. Przez cały dzień państwo będą usłyszeli i komentarze do dzisiejszego szczytu, a także relacje z kolejnych wydarzeń, bo jeszcze jednak politycy Brukseli nie opuszczają. Pani Anna Mackiewicz, Tygodnik Powszechny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Kuczyński, Xelion Doradcy Finansowi, bardzo dziękuję. I pan Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko w magazynie EKG.